Kim jest Mikołaj Kopernik dla nas dzisiaj? Kim był dla ludzi, którzy wspominali go po śmierci? W jaki sposób oddawali mu cześć? Jako kogo go traktowali? Kim chcieli go widzieć? To wszystko tematy przewodnie sekcji, która będzie odbywała się w ramach Toruńskiej części Światowego Kongresu Kopernikańskiego Mikołaj Kopernik w kulturze pamięci. Będziemy dyskutowali o Mikołaju Koperniku w literaturze. Będziemy dyskutowali o tym, w jaki sposób Kopernik był Traktowany przez artystów. W jaki wreszcie sposób uważano Kopernika? Czy był Polakiem, czy Niemcem, czy był uczonym, czy tylko uczonym, kiedy został wielkim ekonomistą? W jaki sposób trafiał do świadomości nam współczesnych i tych, którzy żyli po jego śmierci? Krzysztof Mikulski, Centrum Badań Kopernikańskich.